Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Kontynuujemy, drodzy Państwo, drugą część czytania książki Albina Siwaka. Historie niewiarygodne, prawdziwe, z zakątka Warmii. Lutry. Dzisiaj wstępu nie będzie, natomiast nie odmówię sobie jak zwykle komentarza raz na jakiś czas. Zapraszam. Ksiądz Sztuka, stojąc teraz przed nami, kontynuował. Jak na pewno wiecie, bo w domach się o tym mówi, front szybko zbliża się do Warszawy. Ten wał ognia i zagłady niszczy na swej drodze wszystko. Niemcy ponoszą zasłużoną karę za ludobójstwo. Cały świat wie o krematoriach. Giną męczeńską śmiercią nie tylko Polacy. Giną wszyscy, którzy stoją Hitlerowi na drodze. Do panowania nad światem. Trudno jest przewidzieć rozwój sytuacji i skutki tej wojny. Jedno jest pewne. Ta lawina może wchłonąć i tych, co uczestniczą w wojnie, i tych, co czekają na wolność, nie będąc po żadnej stronie. Otóż, drodzy Państwo, najgorsi są ci, co stoją, co nie stoją po jakiejkolwiek stronie. To jest tak zwana neutralność, wtrzymanie się od głosu. To, czego ja najbardziej nienawidzę i to, czym najbardziej gardzę, bo do wroga inaczej podchodzę niż do takiego, który stoi w rozkroku. Jeżeli miałbym być władnym, to zabroniłbym tej trzeciej drogi, czyli mówiąc krótko, wstrzymywania się lub stania w rozkroku. Ta nowa, nieunikniona sytuacja przyniesie z sobą trudny dla Was okres. Najważniejsze jednak dla Was wszystkich będzie, jak uratować życie. Znacie przecież wojnę 1939 roku i jej ofiary. Znacie okupację i egzekucję. Jesteście świadkami ogromu nieszczęść, jaki naród nasz ponosi. Jesteście pokoleniem przedwcześnie brutalnie doświadczonym i dojrzałym. Nie tak, jak powinni dorastać i dojrzewać młodzi ludzie. To bardzo niedobrze, ale to fakt. Dlatego chcę Was przygotować do tej nowej, ciężkiej sytuacji, w jakiej się niebawem znajdziecie. Oby ta straszna wojna jak najmniej Was okaleczyła, w sensie duchowym, żeby Wasze charaktery nie dały się wypaczyć przy pierwszej próbie ich zdeformowania. Żeby Wasze charaktery nie dały się wypaczyć przy pierwszej próbie ich zdeformowania. Jeszcze raz. Powtarzam, tego nikt nie dokonał i nie dokona w czasie jednej lekcji. Jestem jednak pewien, że rzucone ziarno w dobrą glebę, jakim przyszło Wam życie. Proszę Was, a zwłaszcza nakazuję, cokolwiek by się stało, jesteście Polakami. Mała pauza. Cokolwiek by się stało, jesteście Polakami. Tak, tylko mądrymi Polakami. Dosyć już głupot. Dosyć już wychylania się zawsze jako pierwsi. Poprzez sztucie i prowokacje innych. Dosyć już. Jestem pierwszy, żeby chwycić się za miecz, drodzy Państwo. Ale mądrze. Bo wtedy rezultat będzie taki, jak należy. A Polacy zawsze na swoje życie cenili wolność i niepodległość. Zawsze za te ideały płaciliśmy wysoką cenę, więc niewykluczone, że i tym razem wasze pokolenie też będzie płacić. Życzę wam i sobie, żebyśmy się mogli spotkać żywi i zdrowi po tej nawałnicy. Drodzy Państwo, trupami się nie wygra. I żeby to była wolna, niepodległa Polska, pragnę, żeby była to Polska, która przygarnie wszystkie swe dzieci i te zagubione nie zawsze z swej winy. Przecież to wy będziecie budować tą nową Polskę. I w tą piękną budowlę każdy włoży własną cegiełkę w postaci wiedzy i pomagajcie w miarę swych sił tym, co pomocy będą oczekiwać. Bądźcie sobie bratem i siostrą w ten najcięższy czas. Dobrze by było, że po również.
Służycie swym rodzicom i młodszemu rodzeństwu. Jeśli możecie, wyjeżdżajcie na wieś, gdzie wojna może być lżejsza niż w mieście. Będę się gorąco modlił i prosił Boga o troskę, by was wziął pod swoją opiekę. Teraz błogosławię was i niech pokój będzie z wami. Trzymał ręce podniesione do góry, a oczy miał pełne łez. Umilkł. Zrobiła się taka cisza, że słychać było cykanie zegara z korytarza. Jedna z dziewczynek zemdlała, więc szybko ją wniesiono na powietrze. Nauczyciele nie mogli ochłonąć po tym, co usłyszeli. Każdy z nas tak myślał, ale nikt nie odważył tego publicznie powiedzieć. Co się teraz stanie? Zadawaliśmy sobie pytanie. Jeśli tylko któryś z tych synów ojców powie o tym swemu ojcu, to ksiądz natychmiast znajdzie się w obozie. To prawda, że oni już zaczęli się zmieniać. Widzę, że tę wojnę Hitler przegra i że oni też zapłacą rachunek za to, że pomagali i zdradzili swój naród. Prawie w milczeniu rozdano nam świadectwa. Tak bardzo byliśmy pod wrażeniem tego, co mówił ksiądz do nas. Ksiądz Sztuka. Nadal staliśmy ustawieni klasami, a nasi rodzice stali na zewnątrz plebanii. Oni nie słyszeli tego, co mówił ksiądz Sztuka, bo wielkie drzwi były zamknięte. Gdy już wszyscy mieliśmy twoje świadectwa i mieliśmy się rozchodzić, stała się rzecz, której nikt nie mógł się spodziewać. W siódmej klasie była Basia, córka zaciekłego Volksdeutscha. Człowiek ten miał na sumieniu swoje nauczycielki, dwoje nauczycielki, nauczycieli z naszej szkoły. To nie Basia ojcu doniosła, tylko dwaj chłopcy z piątej klasy, synowie Volksdeutschów. Teraz Basia zrobiła krok do przodu i zaczęła śpiewać. Jeszcze Polska nie zginęła. Śpiewała i płakała. Za nią zaczęli śpiewać pozostali. Przez otwarte drzwi widać było naszych rodziców. Muszę przerwać. Widzicie? Nawet w tak drastycznych sytuacjach te dzieci, które były wychowywane, będąc dziećmi Volksdeutschów, potrafiły zachować się jak trzeba. I były osoby, które stanęły za nią. A praktycznie wszyscy. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia. Stał między innymi, był w roboczym ubraniu, bo obok pracował. Teraz trzymał czapkę w ręku i też śpiewał. Jeden z synów Volksdeutscha rzucił swoje świadectwo na ziemię i machając rękoma uciekł. Obok mnie stał Stefan, syn Volksdeutscha. Opuścił głowę i płakał głośno. Wziąłem go za rękę i poczułem, jak bardzo mnie ściska. Ale poczuł się chyba lepiej, bo podniósł głowę i głośno śpiewał. Ksiądz Sztuka, widząc to, podszedł do nas i przytulił do siebie chłopca. Ten wtulił się w jego sutannę i głośno płakał. Skończył się hymn i w tej ciszy słychać było głośny szloch chłopca, który z całych sił obejmował księdza. Ktoś ze starszych osób powiedział: rozejdźmy się szybko, bo nie wiadomo, co ten chłopak, który uciekł, naopowiadał ojcu. Za chwilę mogą tu być Niemcy. Błyskawicznie opuściliśmy plebanię, a każdy teraz martwił się, co będzie z księdzem Sztuką. Jak zareagują ojcowie tych dzieci, które z nami śpiewały. Najbliższą niedzielę w kościele odprawione były normalne wszystkie msze święte. Ksiądz Sztuka, jakby nigdy nic się nie wydarzyło, rozmawiał z nami i rodzicami. A front był już w Mińsku Mazowieckim. Radzieckie samoloty teraz dzień i noc latały nad nami. Ulica Jawoźniana, przy której mieszkaliśmy, była zabudowana z jednej strony. Po drugiej były pola, które mieszkańcy uprawiali, żeby mieć kartofle. To było osiedle tramwajarzy i pracowników praskich zakładów. To tu, u Józefa Szymańskiego, ukrywał się dość długo Gomułka, za co Szymański zapłacił życiem, bo go hitlerowcy przy stacji kolejowej w Rembertowie powiesili. Teraz każda rodzina lub kilka razem budowały pospiesznie na tych polach schrony. My wspólnie z gospodarzami domu, panem Migdałem i panem Przewoźnickim, wybudowaliśmy solidny schron. Gdy zaczęły
padać pociski, a strzelanie z ręcznej broni było już słychać w Wesołej, a następnie w Rembertowie, to wszyscy na noc schowaliśmy się w tym bunkrze. Siedząc w kucki, bo miejsca było mało, słyszeliśmy, jak Niemcy pospiesznie się wycofują. Szukali drogi, po której mogliby przyjechać do Grochowa. Przed wojną i w czasie wojny między Wygodną a Grochowem były bagna. I to takie, że w czasie okupacji wrzucano tam Niemców, żeby ukryć ciała. Były wyłącznie dwie drogi. Bite, jedna na Gosławek, druga wychodziła na plac Szembeka. Cała więc noc Niemcy wciągali sprzęt, który zboczył drogi i nawoływali się w ciemnościach. O świcie coraz bardziej nasilał się ogień ze wschodu. Pociski padały tuż obok, powodując, że ziemia sypała się ze ścian, tak jak i z sufitu. W pewnym momencie usłyszeliśmy głośne hurra i kilku żołnierzy przebiegło po nasypie naszego schronu. Mieliśmy tylko jedno małe okienko na poziomie ziemi, ale co chwila zasypywane było ziemią od wybuchów. Panie Siwak, poprosili ojca sąsiedzi, pan zna ruski, więc wychyl się pan i pogadaj z tymi, co obok leżą i się okopują. Otworzyliśmy drzwi od schronu, aby ojciec mógł wyjść. I w tym momencie dwaj żołnierze wpadli do tego zejścia, do schronu. Rozstawili karabiny maszynowe i zaczęli strzelać. Za chwilę wpadł do tego rowu sierżant i krzyczy po polsku. Czy byście zgłupieli? Robicie stanowisko ogniowe z cywilnego schronu? Niemcy odkryli i będą bić się w to miejsce. Już mi się przenosić w inne miejsce. Już mi się przenosić w inne miejsce. A więc to Polacy? Krzyknęliśmy wszyscy. Tak, Polacy, potwierdził sierżant. I dywizja Tadeusza Kościuszki. Trzymajcie się, krzyknął i pobiegł do przodu. Okazało się, że Niemcy dobrze się umocnili na nasypie kolejowym. Byli strzelani w płaski teren, wtedy zupełnie bez drzew. Zaczęli bić z artylerii i moździerzy. Więc nasza piechota zaczęła się wycofywać. I znów ci sami dwaj młodzi, których sierżant przegonił z naszego wejścia do schronu, teraz ponownie wstawili karabin maszynowy i zaczęli strzelać długimi seriami. Jasny blondyn, bez hełmu, z gołą głową, opierając się obiema nogami o drzwi schronu, strzelał, aż drzwi się wepchnęły do środka. W pewnym momencie osunął się na dno tego zagłębienia. Drugi żołnierz szarpał go za ramiona, krzycząc: Jasiu, Jasiu, bij, bo lecą na nas Niemcy. Ale Jasiowi z małego czerwonego punktu na czole spływała krew. Już nie żył. Więc sam zaczął strzelać, bo Niemcy rzeczywiście byli już blisko. Gdy skończyła mu się ta taśma z karabinu, spojrzał na nas i krzyknął: Podajcie mi tę skrzynkę, co Jasiu sobą przycisnął. I tu pani Fela, która osoba bojaźliwa, będąc najbliżej zabitego, szarpnęła skrzynkę i ciągnęła ją, podsunęła żołnierzowi. Ten załadował i strzelał, a łuski leciały aż do nas, do środka schronu. Rozległ się warkot silników i obok nas przetoczyły się dwa czołgi z czerwoną gwiazdą. Ponownie za czołgami biegli polscy żołnierze. Nasz żołnierz podniósł się i też pobiegł do przodu. Został ten na ziemi. Otwarte, zdziwione niebieskie oczy. Tak przyszła do nas wolność. A Warszawa paliła się jak jedna gigantyczna pochodnia. Słychać było nie tylko broń ciężką, ale i ręczną. Można było złapać w powietrzu spaloną kartkę z książki i nawet ją odczytać. Ale gdy się ją poruszyło, zmieniała się w popiół. Linia frontu zatrzymała się na Wiśle. Padło powstanie warszawskie. Ojca przymusowo zatrudniono w rembertowskim pocisku produkującym na potrzeby frontu. Niemcy strzelali za Wisły. Ich ciężka artyleria sięgała aż do Mińska Mazowieckiego. Rembertów był cały czas pod ostrzałem. Jednego dnia poszedłem pod bramę pocisku do ojca. Żołnierz, widząc mnie czekającego już godzinę pod bramą, pytał: Co ty tak długo tu czekasz? Na ojca czekam, że wyniesie trochę jedzenia, bo jestem głodny, odparłem.
Na to żołnierz. Ja udam, że nie widzę, a ty idź na kuchnię. Najedź się dobrze. Odkręcił się w drugą stronę, a ja biegłem do tej kuchni. Gdy już byłem blisko kuchni, zaczęły padać niemieckie pociski. Ojciec zauważył mnie i zaczęliśmy uciekać tam, gdzie pociski nie dochodziły. I tu znalazło mnie nieszczęście. Nie pocisk, nie kula niemiecka, a rosyjski granat, który nie wybuchł, leżał na murze, przez który musiałem uciekać. Poruszony eksplodował tuż przed moją twarzą. Okazało się, że mam wybite oko, jedno oko, a w drugim odłamek. Szpitale były nieczynne. Wojskowe były zapełnione. Nie widziałem kilka miesięcy. Ten tylko może zrozumieć, kto sam to przeżył. Dopiero zaczęło się życie młodego człowieka i przed nim ciemność do końca życia. Drodzy Państwo, mały przerywnik. Rozmawiałem bezpośrednio z Albinem Siwakiem i prosiłem go, żeby mi to opowiedział. Więc przechodzili przez taki betonowy płot. Na górze był taki rant, taka rynienka i ten granat był skłansowany, przepraszam, powiedziałem to, był ściśnięty, ale odbezpieczony. W momencie dotknięcia on go po prostu uwolnił. I dlatego wybuch. Tak dla precyzji. Dopiero w 1945 roku na wiosnę odzyskałem wzrok. Jest to moja osobista tragedia, która ciągnie się przez całe życie. I nie o tym chcę pisać, a o losach innych ludzi, godnych utrwalenia na kartach tej książki. Gdy w 1945 roku, na początku maja, skończyła się wojna w Europie i na Reichstagu, zatknięto zwycięskie sztandary mego ojca, wysłano do gminy Lutry w powiecie reszelskim, gdzie miał pełnić funkcję wójta. Ponieważ ojciec należał do PPS, więc jego członkom proponowano różne prace na tzw. ziemiach odzyskanych. Ziemiach odzyskanych. Pojechałem tam sam, a ja dopiero w połowie lat 45 roku. Pojechał tam sam. Przepraszam najmocniej. Ojca kochałem bardzo. Po tym, co zrobił, gdy ja leżałem w wojskowych szpitalach, jak zdobywał lekarstwa, ile przez to wycierpiał, że był ciężko ranny, jeżdżąc z tymi lekarstwami, że oddał cokolwiek posiadał, żeby je zdobyć. To wszystko było powodem, że postanowiłem go nie opuszczać i być przy nim. Więc gdy dostałem list, że ma dla mnie wszystko przygotowane, postanowiłem zostawić matkę i jechać do ojca. Drodzy Państwo, ojciec wszystko zrobił. Też mi Albin Siwak opowiadał. Oddał kosztowności, które miał przy sobie. Z tego, co pamiętam, łącznie z obrączką. By zdołać, uzyskać wszystkie lekarstwa i później oczywiście ta operacja, która się odbyła przez rosyjskiego lekarza, się powiodła. Ale dojdziemy do tego również. W podróży był gorący lipcowy tydzień 1945 roku. Gdy podjąłem decyzję, że jadę na stałe do ojca, do Lutr, mimo przeciwu matki i popłakiwania siostry, uparłem się, że jadę i nikt mi tego zamiaru nie wbije z głowy. Powiem otwarcie. Znałem sporo czasu Albina Siwaka. Powiem wam otwarcie. Jak sobie coś powiedział, to tak musiało być. Wyglądałem strasznie. Sam się siebie bałem. Patrząc w lustro. Potwornie rozcięte usta i rana na czole, w której tkwi odłamek do tej pory. Ale najbardziej speciło mnie miejsce po oku. Brak trzech palców, druga ręka też pokieszerowana. Piersi na początku były jedną raną i nie bandażowano mi poszczególnych ran, a całość od pasa do twarzy. Na młodym, jak to mówili rosyjscy lekarze, goi się jak na psie, więc i moje rany zbliżniły się szybko. A więc żegnam się z bliskimi, z którymi tyle lat przeżyłem.
zniszczonym i ciasnym ubraniu, mając węzełek w ręku, udałem się na dworzec. Warszawa Wschodnia, skąd odjeżdżały pociągi na ziemie północne. Dawnego dworca praktycznie nie było. Wysadzone w powietrze tunele i perony były górami gruzu i poskręcanych stalowych prętów i szyn. Tymczasowy dworzec zrobiono tu, gdzie obecnie jest pętla tramwajowa. Nie było peronów, tylko nasypano trochę żwiru i zużlu, żeby ludzie mogli po tym chodzić. Nie było żadnego rozkładu jazdy pociągów. Trzeba było dowiadywać się u zawiadowcy lub komendanta wojskowego. Kiedy taki pociąg podstawią, w większości jeździły wtedy wagony bydlęce z ławkami z desek. Te nieliczne osobowe były z całego świata. Polskie, czeskie, niemieckie, węgierskie i rumuńskie. Mały drewniany barak to cały dworzec wschodni. I tłok, że trudno oddychać. Smród, krzyk kobiet i dzieci. Przekleństwa żołnierzy, którzy mieli za zadanie utrzymać tu porządek. Do kasy biletowej czeka kilkaset osób. Jedni drugich siłą wyrzucają tej kolejki, a ja muszę jechać do domu. Już nie wrócę. Pociągi są na razie dwa na cały tydzień, więc muszę zdobyć ten bilet. Nurkuję pod nogi ludzi i dbam tylko o to, żeby w gęstwinie tych nóg nie zboczyć z kierunku na kasę. Ktoś mnie kopie, inny wali pięścią po plecach, a ja przepycham się ile sił. Uderzyłem głową o ścianę. A więc już tu musi być kasa. Mimo szarpania mnie za ubranie, wpycham rękę z pieniędzmi w mały otwór i krzyczę co sił. Do Olsztyna! Ktoś po drugiej stronie tej dziury wyciąga z mej ręki pieniądze i wkłada bilet. Teraz nie muszę już wychodzić. Po prostu wyrzucają mnie siłą i jestem na świeżym powietrzu. Ściemniło się już, więc zapalono kilka latarni przy tak zwanych peronach, skąd miały odjechać dwa pociągi, jeden do Olsztyna, drugi do Białegostoku. Tłumy ludzi po obu stronach torowisk, żołnierze odgarniają ich z toru, żeby mógł wjechać na pusty pociąg. Byłem wychowany tu na Pradze i życie mnie nie rozpieszczało. Musiałem ojcu przynosić bimber w specjalnym szkolnym torniczce takim, aby mieściło się 10 litrów. Nocami pracowałem u piekarza jako pomocnik, a w dzień nosiłem bułki na Brzeską do sklepiku. Znałem szulerów i łobuzów, którzy nigdy nie podjęli się żadnej pracy. O, przepraszam najmocniej, to tak jak dzisiaj byśmy mówili o tym polskojęzycznym, prawda? Niczym się to nie różni. Żyli ze złodziejstwa i z przemocicielstwa. Ono właśnie, potwierdziło się. A więc nie był mi obcy ten świat, który mimo ciężkiej ręki mego ojca i żelaznych zasad musiał wpłynąć na mój charakter. A szczególnie na przekonanie, że należy sobie radzić samemu i nie liczyć na innych. Czekając tak pomyślałem, dlaczego by nie iść tam, gdzie ten pociąg stoi i czeka na podstawie. Na postawienie zacząłem się przesuwać w tym tłumie, aż do końca prowizorycznego peronu. Okazało się, że nie sam wpadłem na taki pomysł. Wiele osób chciało przejść i zająć miejsce dla siebie lub rodziny, ale tu stało dużo żołnierzy. Przy próbie zbliżenia ostrzegali, że będą strzelać. I nie były to puste groźby. Co parę minut żołnierze strzelali w górę, aby nie dopuścić ludzi. Nie było rady. Trzeba było wrócić i czekać. Jak zrobiło się ciemno, w tej czerni głębi się tłum za bagażami, jakie na nowe życie chcą zabrać. Często było to kilka garnków i blaszanych talerzy. Jakiś obraz religijny czy krzyż. Rzeczy nie warte wiele, ale ludzie z nimi przeżyli wojnę i nie umieli tego zostawić. Było już po 10, gdy zaczęło powoli wpychać pociąg. Na stopniach wagonów stali żołnierze i krzyczeli, żeby w czasie postawiania nie wsiadać. Ale kto to słuchał? Przepraszam. Tłum rzucił się na pierwsze wagony. Zrobił się krzyk okropny. Wpychano ludzi pod koła. Gubiły się dzieci i wołały rodziców. Rzucano bagaże
i wskakiwano na siłę. Ktoś ciągnął mężczyznę ze zmiażdżoną nogą i krzyczał o pomoc. Tłum był głuchy i ślepy na ludzkie tragedie. Nikt nie przejmował się tymi głosami rozpaczy. Mężczyźni wskakiwali z okna, aby zająć miejsce, a tam już ktoś był i wypychał takiego natręta na zewnątrz. Jeszcze pociąg się nie zatrzymał, a już był obklejony jak przez muchy. Tylko że lep muchy trzyma, a tu jedni drugich wyrzucali, żeby samemu mieć miejsce. Upatrzyłem sobie bramkarta, taki do hamowania pociągu i tam chciałem skoczyć, gdy ktoś mnie ścisnął za ramię. Co ty tu robisz? Jak to co? Jadę do ojca, na Mazury. Za mną stał pan Byszek, do którego przez całą okupację nosiłem bimber i bułeczki. Przyglądał mi się. Co ci się stało z twarzą? Byłem ranny i koniec. Fatalnie to wygląda, dodał. Sam wiem, uciąłem temat. Zobaczcie, tak młody człowiek, który nie doszedł do siebie, zdobył się na taką podróż. To się w głowie nie mieści dzisiaj. Ja sobie nawet nie wyobrażam, drodzy Państwo, by przerzucić tych ludzi obecnych na te czasy, które były. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Podszedł do nas jeszcze jeden człowiek, którego poznałem w nieprzyjemnej sytuacji. W czasie okupacji. Ojciec mój kupił na wsi 2 kosze jaj. Obaj poszliśmy na bazar Różyckiego, by je sprzedać. Nawet nie zjedliśmy ani jednego, bo rodzice chcieli mnie ubrać do pierwszej komunii, więc były niezbędne pieniądze. Przyszedł właśnie ten człowiek, co teraz stoi z nami i pyta, ile pan chce za te oba kosze jaj. Ojciec chciał 600 zł, ale kupujący wyjął tak zwanego górala, czyli 500 zł, rozwinął i pokazał ojcu, a następnie na naszych oczach złożył na 3 części i podał ojcu. Ojciec schował ten banknot, a kupujący zaczął przekładać jaja do swego kosza. Nagle przestał i powiada, że jaja są za małe i nie weźmie ich. Zaczął ponownie przekładać do naszych koszyków, a ojciec zwrócił mu tego górala. Kupujący jednak po chwili oświadczył. Wie pan co? Nie będę szukał innych jajek. Masz pan tego górala i podał złożony banknot. Przełożył jaja i odszedł. W domu okazało się, że nie jest to góral, a czysta kartka papieru. Któregoś dnia, gdy zaniosłem bimber do pana Zbyszka, ten człowiek tam był. Więc ja włożyłem karnisterek z bimbrem znów do tornistra i mówię. Nie będę do pana nosił ani bimbru, ani bułek. To był cios dla pana Zbyszka, bo trudno było przenieść taki bagaż. Za to szło się do obozu i dorośli bali się taki towar przynosić. No co ty, Balbin, krzyknął Zbyszek, co ci odbiło? Jak pan trzyma z takimi szubrawcami, jak ten i pokazał palcem człowieka, to niech on panu nosi ten bimber. Ja więcej nie będę. Co on ci zrobił? Pytał pan Zbyszek. Ojca orżnął na górala, w żywe oczy. Ja nie miałem na ubranie do komunii przez tego łotra. Człowiek ten zamachnął się i chciał mnie uderzyć, ale pan Zbyszek złapał go za rękę i spytał. Czy to prawda, co Alwin mówi? Po chwili milczenia odpowiedział, że tak, to prawda. No co, pan Zbyszek wyjął z kasy 500 zł, dając mi, powiedział. Oddaj to ojcu i przynieś wszystko, jakby nic się nie stało. Ja z nim się rozliczę. Na marginesie, drodzy państwo, czy wy sobie wyobrażacie, nawet wtedy ten szubramiec przynajmniej się przyznał. Dzisiaj łapiecie za łapę i to tak zwanych biznesmenów, polityków i innych. I oni mówią, że to nie jest jego ręka. Teraz staliśmy we trzech patrząc na przerażające sceny, jak ludzie siadają nawet na dachach pociągu, a żołnierze na siłę ich wyzwalają. Wobec tego zagapiłem się i rozmawiałem z nimi, straciłem szansę na ten bramkat. Pan Byszek trzymał rękę na mym ramieniu, więc powiedziałem, niech mnie pan puści, bo wcale nie zdobędę już miejsca, jak dłużej z wami postoję. Na to pan Byszek,
Stój spokojnie, miejsce ci znajdę i pojedziesz, nie obawiaj się. Szliśmy więc spokojnie wzdłuż pociągu, gdzie cwaniacy ze smulek, korzystając z ludzkich tragedii, kradli ich skromne bagaże. Zatrzymaliśmy się przed wagonem, który zamiast szyb w oknach miał wstawioną dyktę. Do takiego ślepego okna zapukał pan Byszek. Ktoś w środku zapytał: co tam znowu? Otwórzcie okno, bo chcemy wsadzić wam jeszcze jednego pasażera, powiedział ten od jajek. Co ty tu, szpilki nie wetkniesz, a co dopiero człowieka, mówi ten ze środka. Chyba że na dachu, bo w środku to nie, zakończył rozmowę. Pan Zbyszek wszedł na stopień wagonu, tak żeby miał bliżej do okna i zastukał. No co tam do cholery? Odezwał się ten sam w środku. Jak mówię, że nie ma miejsca, to nie ma. Uchyl, durniu, trochę tego okna, bo chcę ci coś powiedzieć. Okno uchyliło się zaledwie na kilka centymetrów i pan Zbyszek chciał coś powiedzieć. Ale ten od środka się odezwał. A to pan, panie Zbyszku. Trzeba było zaraz mówić, o co chodzi. Pewnie, że jest miejsce dla tego człowieka. Okno opuściło się do dna. I pan Zbyszek wrzucił swój węzełek, a następnie mój węzełek, a następnie podsadził mnie i wpadłem głową w dół między ludźmi. Gdy przeniosłem się i rozejrzałem w panującym półmroku, zorientowałem się, że to taki półprzedział. Często z ojcem jeździliśmy po zboże pociągami i taki przedział miał to do siebie, że były tu hamulce, czyli wnęki, gdzie były liczne korby i koła. Tam wsypywaliśmy zboże z worków po to, aby Niemcy go nie zabrali. Oni luzem zboża nie brali, tylko w workach. Ponadto ten półprzedział miał duży pawlacz, sięgający aż na korytarz i nikt go do tej pory nie zajął. Wlazłem więc w tę wnękę, szczęśliwy z tego zbiegu okoliczności. W przedziale była tylko jedna drewniana ławka, a nad nią półka, wąska, ale taka, że na upartego można było na niej leżeć. Na tej półce leżała młoda dziewczyna, poniżej na bagażach starsza pani. Na ławce siedziało czterech mężczyzn. Trzej to było wyraźnie widać, cwaniacy z Brzeskiej, a czwarty był stary, spracowany chłop o rękach jak łopaty, które mówiły same za siebie, że natyrał się dosyć. Głowę bym dał, że tych trzech nieraz widziałem na Brzeskiej lub bazarze. Stary człowiek ściskał między kolanami mały węzełek, jakby się bał o jego utratę. Ułożyłem się zwinięty w pałąk, ale zadowolony, że w ogóle jadę. Tu pod sufitem czuć było, czym kto pachnie. Brak wentylacji sprawiał, że czułem się coraz gorzej. A pociąg stał i tylko słychać było żołnierzy, jak usuwają z dachu ludzi. Na peronie krzyki rozpaczy ludzie pogubili się i teraz biegają i szukają się nawzajem. Ci, co ich okradziono, płaczą i proszą o zwrot bagaży, ale nikt nie reaguje na ludzką rozpacz. Każdy zadowolony, że jakoś zdobył miejsce i pojedzie. Wojna uodporniła ludzi i czyjeś nieszczęście nie robi tu żadnego wrażenia. To ciekawe zjawisko, bo przecież w czasie wojny ludzie sobie pomagali. Narażali się na śmierć, chroniąc innych. Ostrzegali się przed łapankami, jak wolność odmieniła ludzi. Teraz każdy chce zdobyć jak najwięcej z tych ziem odzyskanych. Każdy chce lepszy dom, lepszą gospodarkę, więc po trupach, ale do przodu. Czy dla nas Polaków musi być ucisk, wojna, żebyśmy byli sobie życzliwi? Żeby drugiemu człowiekowi okazać życzliwość? Drodzy Państwo, to jest bardzo dobre pytanie, do którego jeszcze raz powrócę. To ciekawe zjawisko, bo przecież w czasie wojny ludzie sobie pomagali. Czy dla nas Polaków musi być ucisk, wojna, żebyśmy byli sobie życzliwi? Żeby drugiemu człowiekowi okazać życzliwość.
to powiem wam otwarcie, że to patologia. A wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo podczas wojny praktycznie finansowo każdy jest na równi. Więc nie ma tej zazdrości. Ale później zaczyna się wilczy pęd. Zaczynają się te tak zwane geny narzucone przez wieki, przez czosnek odzywać. Chciwość. Aby jeszcze więcej. A będzie ciągle mało. Nie mówię u wszystkich, ale u większości. To są te osoby, które się wyjątkowo zaraziły. Tylko tak można to wytłumaczyć. Z tego rozmyślania wytrącił mi jeden z cwaniaków. Ej, ty tam z góry. Z tą kurzą dupą zamiast oka. Ktoś ty taki, że pan Byszek się tu wsadził. Zabolało mnie to bardzo, więc mu mówię. Jak ja mam kurzą dupę, to ty gówno w głowie z tej kurzej dupy. Rewelacyjna riposta. Bo jakbyś był mądry chłop, to głupot byś nie gadał. Tego było chyba za dużo, jak na cwaniaka z Brzeskiej. Sięgnął po nóż i powiedział. Gówna to zaraz będą z ciebie. Wstał i próbował mnie uderzyć tym nożem. Nie było to takie proste, bo leżałem we wnęce. Wstał drugi i złapał za rękę z nożem, mówiąc. Wacusie, coś ty odsipiał do reszty? Jak go dał Zbyszek, to nie bądź głupi i nie rób mu krzywdy. Chcesz sobie biedy napytać? To napytasz. Usiedli obaj, a ja odetchnąłem, że tak to się skończyło. Wacuś, ale chłopaki się dzisiaj obłowią, co? No chyba, odpowiedział ten z nożem. Na pewno pomyślałem. Ta okolica ma tradycję w tym fachu i byle fachas nie może należeć do sitwy. Tych ze Szmulek czy Anopola, nie mówiąc już o Markowej, Brzeskiej czy Ząbkowskiej. Tacy byli w swym ziemiośle biegli. Niech świadczy następuje następujące zdarzenie. Jeden z moich kuzynów, stary chłop ze wsi, przyjechał na Brzeską konnym wozem w czasie okupacji, żeby sprzedać trochę kartofli. Gdy sprzedał, to jego żona poszła na bazar coś kupić. On siedział na wozie, zdjął z siebie duży kożuch i położył obok. W nocy, gdy jechali, było zimno, więc się nim okrył. Teraz dzień było ciepło, więc go zdjął. Podeszło do niego dwóch mężczyzn i mówią: o gospodarzu, widać, że macie kłopoty z oczami, że źle już widzicie. Oczywiście, że już gorzej widział, bo miał ponad 70 lat i nigdy w życiu nie był u okulisty. Więc ci dwaj mówią: my od ręki usuwamy tą zaćmę i mało bierzemy. Tyle, ile pan da. Chłop dał parę złotych, a jeden z nich uniósł mu brwi do góry i mówi: idzie dobrze? Idzie i zaraz wam ją zdejmę. Gdy puścił brwi chłopu, ten najpierw dłuższą chwilę mrugał, a spojrzywszy na swój wóz krzyknął: o Boże, ukradli kożuch. Na co ten ściągający zaćmę mówi: no widzicie, że prawdę mówiłem, od razu widzicie lepiej niż przedtem. Mieli dowcip złodzieje. W dzisiejszych czasach takiego dowcipu nie mają. Ci trzej siedzący w pociągu są tacy sami, tylko teraz liczyli na większy interes. Znów żołnierze spychali ludzi z dachu i ktoś się, spadając, kopnął nasze okno z dykty. Siedzący przy oknie jasny blondyn stwierdził: tydzień temu wiadukt zgarnął z dachu dużo ludzi. Prawie wszyscy zginęli, więc teraz nie dają jechać na dachu. Starsza pani, siedząca na bagażach, siląc się na grzeczność, spytała: to panowie widać, jeździcie tą trasą często, bo my z córką jedziemy pierwszy raz. A może panowie wiecie, gdzie są ładne domy do zajęcia? Bo my z córką chcemy taki dom, żeby było w nim kilka pokoi. Może gdzieś
koło Olsztyna albo przy innym większym mieście, to ja już wiem, pomyślałem sobie, jakie one chcą założyć interes. Starsza pani ciągnęła dalej. Ja oczywiście wynagrodzę panią za pomoc. Zosiu, zwróciła się do leżącej na półce. Złaź na dół i wyciągnij butelkę z kiełbasą. Zosia spuściła z półki nogi, sukienkę podwinęła się aż do pasa, siedzący niżej mężczyzna mrugnęli do siebie, porozumiewawczo. Służę pani, złapał Zosię. Przepraszam, w pół jeden z mężczyzn postawił na podłodze, wydobyła litrową butelkę i pęto kiełbasy. Kieliszków nie było, tylko jedna szklanka, więc podawano ją z rąk do rąk. Wbito jedną, a pociąg ciągle jeszcze stał. Ktoś mocno walił do drzwi i krzyczał. Otworzyć natychmiast! Drzwi! Milicja, proszę natychmiast otwierać! Ale ten od noża twierdził, jaka tam milicja? Tu pchła nie wejdzie do pociągu, a to dopiero milicjanci. Ale za drzwiami ponownie rozległo się głośne wołanie. Otwierać! Ten z nożem doszedł do drzwi, wsadził cały nóż w parę dykty i spytał. A to widzisz? W tym momencie trzasnęła dykta i do środka wsunęła się lufa pepeszy. A to widzisz? Spytał ten od pepeszy. Jak pociągnę za spust, to się przekonasz, że to milicja. Nie było już czasu na dyskusję i drzwi trzeba było otworzyć. Stanęło w nich dwóch żołnierzy i dwóch milicjantów. Zaczęli sprawdzać pasażerom dokumenty. Cała trójka cwaniaków miała złe dokumenty, bo jeden z milicjantów stwierdził. Co to panowie? Na szaberek jedziecie? Nawet pieczątki z urzędu pracy nie macie? Boicie się nie zarejestrowali? Boście się nie zarejestrowali? No ale to sprawa UB. My was tylko doprowadzimy, a oni mają taki magiel, że każdy gada jak na świętej spowiedzi. Panie władzo, co pan taki w gorącej wodzie kąpany? Zaraz się wszystko wyjaśni i będzie git. Chwileczkę, ja tylko zawołam kogoś i on wszystko wam wyjaśni. Wyjaśniać będziecie na komendzie, a teraz wysiadać i nie dyskutować, krzyknął żołnierz z za pleców milicjantów. W tym czasie jeden z tych pasażerów otworzył okno i głośno zawołał pana Zbyszka. Za chwilę głowa pana Zbyszka pojawiła się w oknie i poprosił, żeby dowódca tej grupy zbliżył się do okna. Co mówił pan Zbyszek, tego nikt nie słyszał. Ale odpowiedź plutonowego była jasna. Zaszła pomyłka i przepraszamy za incydent. Panowie oczywiście możecie jechać. Zasulatowali i chcieli zamknąć drzwi. Ale pod ich nogami toczyła się stara wiejska babina, owinięta w wielką chustę, jakie noszono na wsi. Nie pomagało wypychanie jej ani straszenie. Kurczowo złapała się rękoma pręta od ławki i nie można jej było oderwać. Poza tym aktywnie pomagali jej stojący na korytarzu. Już była prawie wypchnięta, a tu ludzie z korytarza znów ją wpychali do środka. W końcu dano spokój babinie i usiadła w kąciku na podłodze, owijając się swoją chustą. Starsza pani wróciła do przerwanego tematu rozmowy i powiada. Panowie, to figury. Ja tylko zerknę i wiem, z kim ma do czynienia. Jeśli władza się z wami tak liczy, to coś znaczycie. Ja oceniam ludzi na pierwszy rzut oka. Miałam taki interes, co to i wypić, i zjeść, i pociupciać można, więc przewaliło się tego dużo i mam doświadczenie. Ale wiecie, była wojna, dom szlak trafił, a do tego potrzebne są pokoje. Wyciągnęła rękę do blondyna mówiąc, jestem Hela, moja córka Zosia, a jak panowie macie na imiona? Panowie mruknęli coś pod nosem, co miało być ich imionami, ale tego nie zrozumiałem. Jak trzeba, odezwał się blondyn, oczywiście pomożemy, ale co z tą gorzałką i kiełbasą? Dopominał się natarczywie. Ponownie litrówka pojawiła się w rękach Zosi i zaczęła polewać do jednej szklanki. Podano staremu człowiekowi, który wykręcał się jak tylko mógł,
ale nadaremnie. Jeden z trójki mówi do chłopa, tak, jak nie wypijesz, to tym oknem wlecisz, jak tylko pociąg ruszy. Przestraszony chłopina wypił całą szklankę. Teraz stał ten z nożem i mówi do mnie, i ty wypij. I podał mi całą szklankę bimbru. Odpycham i odmawiam, ale natarczywość blondyna jest coraz większa. Przepraszam. Od początku upatrzył mnie sobie za przeciwnika. Coś ty taki hardy. Jak nie wypijesz, to ci na siłę w tą twoją krzywą mordę wleję. Nie było rady. Wziąłem szklankę i kręcę się, żeby gdzieś ją wylać. Wsadziłem rękę ze szklaną w najdalszy kąt tej wnęki i wylałem. Chucham i krzywię się jak po wypiciu. Dali mi cebulę i kiełbasę, żebym zakąsił. Leżąc nad korytarzem słyszę, jak ktoś mówi. W tym czasie zbiła się chyba butelka z bimbrem, bo cieknie na nas. Dobrze, że tu w środku alkohol zrobił swoje i każdy mówi głośno, więc nie słyszą, co ci na korytarzu mówią. Nareszcie lokomotywa szarpnęła i zaczęliśmy wyjeżdżać z Warszawy. Zrobiło się całkiem ciemno. Pociąg w ogóle nie jest oświetlony. Jak staliśmy, to wagon akurat był naprzeciw latarni i coś było widać. Teraz egipskie ciemności, a tu towarzystwo dopiero się rozkręca. Hela zapaliła dwie świece. Nikt nawet nie zauważył, co to za świece. Mam tego sporo, zaczęła mówić Hela. Na Ząbkowskiej był taki sklep z dewocjonaliami. Był tam sprzedawca, który przychodził do jednej z moich dziewczyn, ale nie miał pieniędzy, więc przynosił te świece. I teraz one są akurat przydadzą. Przyglądam się i cóż to za świece i widzę, że są to normalne gromnice. Nawet święte obrazki są naklejone na nich. Już jedna litrówka została wypita, ściągnięto po drugą. Teraz każdy chce coś powiedzieć. Znów ten od noża pycha mi pełną szklankę i ponownie robię to samo, co z pierwszą. Ktoś wali w drzwi z korytarza i pewnie chce powiedzieć, że im lesi bimber na głowy. Tak szczerze mówiąc, powinien się cieszyć. Paszczę powinien nadstawić i to wszystko, a nie reklamować. Staruszka siedząca na podłodze zrobiła szparę w swej chuście i zaczęła się przyglądać obu świecom. Odrzuciła chustę, przeżegnała się i krzyknęła. O mój Boże, co to, co te ludzie wyprawiają? Toż też w godzinę śmierci się zapala, a nie do pijaństwa. Drodzy Państwo, przy takiej ilości to też może być ich ostatnia godzina. Owinęła się znów szczelnie swoją chustą. Stary chłop był już wyraźnie pijany. Upuścił swój węzełek na podłogę i co chwila głowa spadała mu na piersi. Siedzący obok chłopa potrząsnął nim mówiąc. A co ty stary masz w tym węzełku? Chłop oprzytomniał na chwilę. Mam tu trochę kiełbasy i wódkę. Wiozę do synów, którzy zajęli gospodarkę koło biskupca. No to stary, daj popróbować tej gorzały. Stary wyciągnął litrówkę tak na zamykany kapsel, takich jakich przed wojną była lemoniada. Szybko rozlano i tę butelkę. Blondyn zaczął krzyczeć, że jest ciemno, więc Hela zapaliła następne dwie gromnice. Dalej ubijała interes na gorąco. A może panowie znajdzie się jakiś fortepian? Bo jedna z dziewczyn umie grać? Pewnie, że się znajdzie, potwierdził blondyn. Jak się dobrze poszuka, to i patefony, i różne obrazy się znajdą. I to o to właśnie chodziło. Drodzy Państwo, zawsze się wszystko znajduje w momencie, kiedy się spożywa. Tak. Jak już zabraknie gorzałki, to i pamięć bywa niestety odmienna, mówiąc delikatnie, u wielu osób. Mamy już 50 minut, ale jeszcze zobaczę, bo tu się akurat zakończył ten kawałeczek. Dobrze, jeszcze kawałeczek przeczytam.
Zosiu, mówi, czy jeszcze coś tam mamy na półce wysoko? Zosia stanęła na ławce i sięgnęła do góry. Odsłoniły się ładne nogi i jeden z siedzących wsadził rękę pod sukienkę. O, Zosiu, krzyknął. Kuperek masz gorący jak czajnik, a człowiek jak popije, to by i pociupciał. Co, chłopaki? Chłopaki zaczęli potakiwać, że tak samo myślą, więc Hera rzekła. Co prawda, tu nie ma warunków, żeby jak należy to zrobić, ale myślę, że spróbujemy. Ujawniła tu kunsz, bajzel mamy w pełni. Ty, Zosiu, załatwisz trzech panów, a ja starego, bo nie wypada, żeby nie skorzystał, skoro tu się znalazł. Tego babcia nie mogła wytrzymać i zaczęła krzyczeć. Sodoma i Gomora! Dopiero co chłopów widzi, a już daje grzebać w majtkach, jak w kimlu. Siedź, babciu, krzyknęła Zosia, bo każę cię wyrzucić z tego pociągu. Babcia nie na żarty się przekleła, więc okryła się chustą i umilkła. Przelękła. Hela wzięła się za urządzenie. Ułożyła bagaże na podłodze i Zosia, opierając się piersiami o nie, wypięła tyłek do góry. Ten od noża powiada do kolegi. No bierz się ty pierwszy. Spuścił więc spodnie i miarowo, nieomal jak stukot, kół oszyny popychał Zosię, która stukotała do tego także głową o starą walizkę. Ten od noża przyglądał się tej scenie i zaczął się miętolić po spodnie. Przez spodnie. Aż w pewnym momencie, wydając odgłos ulgi, oparł się o ścianę. Hela rozpięła zamek nieprzytomnemu starcowi i po obejrzeniu, że nic z tego nie da się wykrzesać, machnęła ręką i klęczą przesunęła się do jednego z tej trójki. I ten po chwili był gotów i odpychał Helę, mówiąc, żeby dała mu już spokój. Nasycony okazał się ten z Zosią. Zaczął prosić, żeby skończył, bo ją boli. Zaczęła prosić, żeby skończył, bo ją boli. Ale ten nie słuchał i dalej miarowo pracował, aż Zosia zrzuciła go z siebie, mówiąc, że nie może więcej. Rozjuszony jak byk, nie dawał za wygraną i krzyczał. Co chcesz, żeby mi wszystko teraz spuchło? Ja muszę ten numer zakończyć jak trzeba. I szarpnął Zosię, żeby ją zmusić do dalszej zabawy. Ja jak wypiję, to jestem taki twardy, krzyczał. Babom to się podoba. Coś ty za dziwka, jak nie wytrzymujesz jednego numeru. Stał bez spodni, z wyprężonym przyrodzeniem i żądał, żeby zaraz mu pozwoliła skończyć rozpoczęte dzieło. Ale Hela była starą, doświadczoną bajzelmamą. Uklękła naprzeciwko krzyczącego i cały jego interes pakowała do ust. Drodzy Państwo, muszę czytać tak jak było. To są opisy, które przeszły już do historii. Babcia odsunęła chustę i aż zbliżyła się nieco, by lepiej widzieć. Czegoś takiego nie widziała nigdy. Przepraszam najmocniej. Ojejku. Po minucie prasy. Nie mam do popisia, no. A miałem wcześniej skończyć, drodzy Państwo, co? Nie wyczułem momentu. Bardzo przepraszam. A co myśleliście, że co? W tych czasach pornografii nie było? Jak widać, na niektórych nie robiło to wrażenia. Blondyn był wyjątkowo jurny. Dobrze chyba odżywiony. Chłopaczysko się napracowało w życiu. Zjadło jak trzeba, bo wszystko ukradł. Czegoś takiego nie widziała nigdy.
Po minucie pracy Heli, awanturnik podciągnął pod niej i usiadł spokojny. Hela przysunęła się do tego, co się sam załatwił i mówi: daj, zrobię ci po francusku. Zaczęła grzebać mu w rozporku, a babcia prawie aż wstała. Tak była ciekawa. Jak to może być po francusku? Hela jednak odsunęła się od blondyna, mówiąc: jakżeś się spuścił, to teraz wyjmij to, bo inaczej przyjemności miał nie będziesz. Myć nie było gdzie i jak. W przedziale zrobił się smród i zaczęły męczyć mnie torsje. Puch, faktycznie Sodoma i Gomora. Zacząłem się kręcić i kombinować, jak to tu zrobić. Zauważył to jeden z tych na ławce i mówi: jak puścić pawia, to będziesz go lizał. Zrozumiałeś? Nie było rady. Trzeba było to robić tu w tej nęce. Zosia jakby odzyskała wigor i mówi: ale z ciebie numer. Obsłużyłeś się sam. Tobie to baba niepotrzebna. Wystarczy ci zdjęcie albo plakat. Chyba podważyła jej honor, bo odpalił. Ja ci jeszcze tak wyzłocę, Cooper, że będziesz sobie długo tam zaglądać, co to było. Ha, 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 śmiała się Zosia. Możesz do mnie bez kolejki zawsze wpaść i sprawdzimy to, co możesz. No to co? Spytała Hela. Jesteście zadowoleni, czy też powtarzamy? Chętnych jednak nie było. Ale ty to taki majowy pracuś, powiedziała Hela, wskazując na tego, co się sam załatwił. Boże broń od takich klientów, dodała. Tego babci było już za dużo. Wstała i głośno krzyczała: Boga do tego nie mieszajta. Jesteście jak suki w czasie cieczki. Może ta mnie wyrzuci z tego pociągu, ale ja wam powiem, że Hitler jest znów potrzebny, żeby świat oczyścił z takiego plugactwa. No, na marginesie. A dlaczego właśnie Hitler, babcia powiedziała? No tak jej się powiedziało. Ja myślę, do tego to był lepszy Dżingis Khan. Zginęli dobrzy ludzie, a takie łajno pozostało. Zapłacicie za te świństwa. Robicie to jak knur ze świnią, a nie jak ludzie. Ty stary łajdaku! Targała babcia starego, który mocno spał, za kolano. Jedną nogą jesteś w grobie, a też chciało ci się obcej baby. Bodaj byś zmarniał jak ta twoja siusiunia. Z tego widać, pomyślałem, że babcia obejrzała wszystko bardzo dokładnie z detalami. Babcia była dalej na fali złości, więc krzyczała: ja swojemu dawałam, jak było ciemno. Nawet brzucha u mnie nie widział całe życie. A wy wypinacie się jak krowa dla byka. Czy wy wiecie, że ksiądz uczył nas, żebyśmy dawały chłopom tylko wtedy, jak chcemy mieć dziecko? Marnować nasienie nie wolno, bo to grzech. W Biblii o tym jest napisane. Babcia aż się zachłysnęła i zakaszlała. Więc Zosia wykorzystała tę przerwę i mówi: ja też zacznę zaraz kasłać. Babciu, jesteś stara, durna baba z wiochy, zabitej dechami. Wcale ci się nie dziwię. Szkoda, żeś chłopu nie dawała w dzień albo przy lampie. Wtedy jego interes gra. A tak odwalał tylko pańszczyznę bez przyjemności. Ludzie już dziś tak nie żyją, jak ty żyłaś. U kobiety każda dziura jest dla chłopa, jeśli kobieta umie się na nią posłużyć. Drodzy Państwo, szczerze mówiąc, zapomniałem ten fragment. Twoje wnuczki teraz dają i z przodu, i z tyłu, i w usta, tylko ty o tym nie wiesz. A co do księży, to oni też są żywe chłopy. A jakie jurne, bo wypoczęte, wykarmione, nie tak jak twój stary, co nogi ledwo za sobą ciągał od ciężkiej pracy. To już babcię bardzo denerwowało, bo zaczęła ubliżać Zosi. Co ty możesz mówić o księżach? Jak w dupsku masz, jak w stracu za oborą.
Każdy tam się załatwia. Jak się przyciśnie nieszczęście i choroba, to znajdzie się ty, suko, drogę do księdza. Będziesz wtedy pokorna jak jagnię i o ratunek będziesz prosić. U nas taka była parafii, jak złapała taką chorobę i zaczęła gnić, to znalazła drogę do księdza. Krzyżem leżała i prosiła o łaskę, ale nic nie pomogło i zginiła za życia. Ja tam swoje wiem, chociaż jestem z tej wsi, co to dechami zabita. Zgniesz jak pies, ty i ta twoja matka, która tak cię wychowała. I tu już było za dużo, bo Zosia złapała starą za głowę i ciągnęła do okna. Ale jeden z siedzących mężczyzn złapał Zosię za ręce i mówi: nie jemu, nie podnoś ręki na starszych, bo ci może ona uschnąć. Prawda, babciu? Babcia jednak i jemu nie darowała. Takich jak ty, szubrawców, nie potrzebuję za obrońców. Tyś nie lepszy. Sam sobie na sienie puściłeś, jak nasz pies, co się liże w to miejsce. Zośka krzyknął obrażony. Daj babci po łbie, bo nie będę brudził sobie rąk. Zośka złapała znów babcię, ale nie dali jej bić. Pozostali dwaj. Zośka, nie honor bić taką staruchę. Co to ledwo stoi na nogach, odpuść jej. Uspokoiło się wreszcie. Zosia weszła na półkę i zaraz zasnęła. Nie spał blondyn pod oknem i co chwila patrzył na węzełek starego. Babcia odwróciła twarz od ściany i chyba się modliła. Upewniwszy się, że stary śpi, blondyn wziął jego węzełek i wyjął z niego stary portfel. Opróżnił go i schował pieniądze do swego, wsadzając go do tej tylnej kieszeni spodni. Ale wkładał go źle, bo portfel wypadł na podłogę i teraz leży koło jego nóg. Nie pokazał palcem na usta, że mam milczeć. Zabrał też litr bimbru i kiełbasę, wsadzając do tego swego plecaka. Jeszcze raz pogroził mi i teraz dopiero zasnął. Zaczęły mnie ponownie męczyć mdłości. W tym smrodzie najgorzej miałem ja, gdyż pod sufitem przedziału skupiały się wszystkie opary wódki oraz osobiste zapachy pijanych. Zasnąć nie mogłem. Męczą mnie zjawy oraz ten z nożem. Co chwila wydaje mi się, że on staje i idzie mnie zabić. Nie spała tylko babcia, która cały czas się modliła, powtarzając słowa: odpuść im, panie, bo nie wiedzą, co czynią. Przewróciły się obie gromnice i zrobiła się ciemność. Czasami tylko, gdy pociąg mijał jakąś latarnię przy przyjeździe na chwilę przez małe szkiełko oknie, w dykcie okna wpadało światło, w którym widać było śpiących w różnych pozycjach. Nadal nie mogłem zasnąć. Takiego bólu głowy jeszcze nigdy nie miałem. Pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji i słychać było biegających ludzi obok pociągu. U nas też obudzili się i siedzący przy drzwiach głośno zawołał do blondyna: otwórz do cholery to okno, przecież tu tylko w masce można wytrzymać. Ten wstał i pociągnął w dół. Świeże powietrze dotarło i do mnie, zrobiło mi się lepiej. Ale gdy pociąg ruszył, zamknięto okno ponownie. Przez mały kwadracik szybki zauważyłem, że zaczyna świtać. To pora, kiedy sen bierze człowieka najbardziej. Nic też dziwnego, że na korytarzu co parę minut ktoś ze stojących padał, a inni krzyczeli, żeby się trzymał. Chłopi na wsi mówili, że złodzieje najlepiej kradną o tej właśnie porze, bo sen wtedy jest mocniejszy. Za niecałą godzinę zrobiło się na zewnątrz jasno i ludzie przebudzeni ze snu szykowali się do rychłego opuszczenia pociągu. Nasi pasażerowie też już obudzili i zaczęli szykować swoje bagaże. Obudził się stary i zaraz złapał swój węzełek i zaczął krzyczeć: ja tu miałem jeszcze wódkę, kiełbasę, oddajcie mi to, wiozę to do synów. Nie mogę z pustymi rękoma zajechać. Ale za chwilę zrobił się jeszcze większy krzyk: o Jezu, zabraliście mi moje pieniądze. Ja je uskładałem na krowę dla synowej, bo urodziła dziecko i potrzebne jest mleko. Tych łotrów nie ruszy nawet, gdyby tu umarł. To zawodowi szulerzy i nie zwrócą chociażby z
Stary klęczał przed nimi, więc to, co mówi, spływa po nich jak po gęsi woda. Zrobiło mi się go żal, ale w obronie stanąć nie mogłem. Wpadłem jednak na pomysł, jak ukarać blondyna z nożem, który okradł starego. Portfel nadal leżał na podłodze i trochę jakby przesunął się pod ławkę. Ale jak stanę, mogę go zauważyć. Zlazłem ze swojego pawlacza i poprosiłem, żeby dopuścili mnie do okna, bo mi jest źle. Gdy stanąłem przy oknie, blondyn odsunął się ode mnie ze wstrętem, mówiąc: ty kurza dupa, śmierdzisz jak szambo. Coś ty może tam się zesrał? Otworzyłem troszeczkę okno, a nogą macałem portfel. Jest, czuję go i przesunąłem za rurkę do ogrzewania, tak żeby nie było widać. Wlazłem ponownie do swej dziupli, bo miejsca nawet do stania nie było. Stary dalej prosi ich o zwrot, szczególnie pieniędzy, bo syn czeka na nie. Co ja im powiem? Jęczał stary. Czego ty jęczysz, stary? Odezwał się blondyn. Sam z nami piłeś. Dałeś oba litry i kiełbasę. Hela, powiedz staremu, jak to było naprawdę. Nawet sobie pociupciałeś jak za młodu. A teraz masz do nas pretensje? Hela rzeczywiście pojęła, o co chodzi, i stwierdziła: stary, ty jesteś jeszcze dobry w te klocki. Przeleciałeś mnie i Zosię i to za darmo. O Jezu, jęczał stary. To nieprawda. Ja od wielu lat nie mogę z żoną nic mieć. Bom chory. Co wy tu mówicie? Takie rzeczy, zaprzeczał stary. Oddajcie mi moje pieniądze, bo zawołam milicję. A wołaj, wołaj. Czy ty w ogóle miałeś pieniądze? Czy ktoś tu widział je u ciebie? Kto ci uwierzy w te brednie? Jakie brednie, mówi stary. Ja przecież w Warszawie milicji dawałem pieniądze za to miejsce. A widzisz, przerwał blondyn, i tam albo je zgubiłeś, albo ci ukradli, a teraz chcesz porządnych ludzi robić, że ci je wzięli. Hela ułożyła już swoje bagaże, bo pociąg wyjeżdżał do miasta. To co, panowie? Zwróciła się Hela do trójki. Wysiadamy razem i panowie pomożecie nam znaleźć przyzwoitą willę z meblami? Mówiliście, że nawet fortepian może tu się zdobyć, co? Ale panowie nie garnęli się do tej rozmowy. Natarczywa Hela dalej parła do przodu w swej sprawie. Przecież widzę, że znacie te tereny, więc lepszych doradców nie znajdę. Wtedy blondyn stanął naprzeciw Heli i spytał: Hela, czy ty znasz kawał o ruskim i gęsi? Nie, odparła Hela. A co to ma do rzeczy? Pytała. Ano ma, bo my trzej jesteśmy jak te ruskie żołnierze na wojnie. Przyszedł do kobiety na wsi żołnierz, pokazuje żywą gęś i mówi: ty, hajdziajka, da ti je mnie zatku, a ja wam dam żywą gęś za to. Kobieta się rozejrzała, czy nikogo w pobliżu nie ma. Gęsi Niemcy zjedli, więc miałaby na przychówek. Szybko zadarła kieckę i dała żołnierzowi to, co chciał. Gdy żołnierz już skończył, to ponownie zabrał gęsi. Kobieta krzyczy, że jest oszust, a on jej tak mówi: jak ja mam twardego, to mam miękkie serce, a jak zmięknie to serce, to robi się znów twarde. Tak i z nami jest. Mieliśmy chwilowo twarde ptaki, a miękkie serce, więc być może i coś o fortepianie było, ale już nie ma. Idź, Hela, swoją drogą, a my swoją. Ty sobie dasz radę i w piekle bez naszej pomocy, a za przyjemności dziękujemy. Hela puściła taką litanię przekleństw, że wiele dla mnie było całkiem nowych. Blondyn zdenerwował się i powiedział: Hela, uspokój się, bo może się to źle dla ciebie skończyć. Pociąg już zatrzymał się i wszyscy zaczęli go opuszczać. Wyszli ci trzej i Hela z Zosią. Został stary, trzymając się za głowę, i babcia, która teraz staremu dopiekła. A dobrze ci, ty stary knurze, dałeś grzebać przy swoim przyrodzeniu, ty świnio. Baby ci się zachciało, to zapłaciłeś za to. Pan Bóg ukarał cię od razu, nie czekając, dokładała babcia. I tu splunęła
na podłogę i spojrzała na mnie do góry. Ty też widać z tej samej branży, co oni. Nie wyjaśniłem jej, bo i po co. Usiadłem tam, gdzie leżał portfel blondyna i babcia dopiero teraz zobaczyła moją twarz. Lepiej by było, żeby ci wybiło i to drugie oko, żebyś nie patrzył na to, co tu było. Zachowałbyś duszę czystą, a tak zbrukałeś ją. Proś Boga, żeby ci wybaczył. Może lituje się nad tobą. Postanowiłem odpowiedzieć babci tak, żeby miała o co prosić Boga. Babciu, babcia mogła też nie patrzeć, okryć się chustą i nie widzieć. A babcia aż wstawała, jak słyszała, że będzie po francusku. Babcia obejrzała wszystko bardzo dokładnie. Co ksiądz babci powie, jak szczerze babcia powie, że oglądała ich cały czas. Chyba trafiło to do babci, bo jęczała. O mój Boże, trzeba było siedzieć w domu, nie jechać. Nachyliłem się i niepostrzeżenie podniosłem portfel. Chodź pan, ciągnąłem starego za ramię. Może coś panu poradzę. Przez chwilę pomyślałem o tym, co babcia mówiła. Stanął mi przed oczami taki obraz. Bieraliśmy chrust na opał w rembertowskim lesie. Była z nami sąsiadka i dwie młode dziewczyny. Nagle z krzaków wyszło czterech Ukraińców, którzy służyli w niemieckim wojsku. Nas chłopów ustawili pod dębem i jeden celował w nas z pistoletu. Trzy kazali się rozebrać kobiecie i dwóm dziewczynom na naszych oczach je zgwałcili. Mimo płaczu i protestów żyliśmy na co dzień z gwałtem, śmiercią i strachem o życie. Pewnie, że mogłem odkręcić głowę w swoje żygowiny i nie patrzeć na to, co się działo. I tu babcia miała rację. Myślałem, jak staremu oddać pieniądze, żeby nie posądził mnie, że to ja mu zabrałem, ponieważ śmierdziałem na odległość, więc chciałem gdzieś się umyć. Szukaliśmy studni w pobliżu stacji i trafiliśmy na puste targowisko. Pompa była, więc poprosiłem starego, żeby pompował wodę. Zdjąłem śmierdzące ciuchy i jak mogłem bez mydła obmyłem się, ale ubranie dalej śmierdziało. Stary umył się jak kot, tylko oczy i uznał, że to już wystarczy. Wyszliśmy na ulicę, było pusto, bo było jeszcze bardzo wcześnie. Stary zauważył za parkanem ubikację i mówi, że musi tam iść. Ja też z tego korzystałem i obaj weszliśmy na ten plac. Patrzę, a tu nasi trzej pasażerowie popychają Helę i Zosię w stronę. Wszedłem do kibla i mówię, bądź pan cicho, bo cała ta banda jest obok nas. Blondyn wyjął nóż i dostawił Heli do gardła. Gdzie ty, stara, masz mój portfel? Dawaj, bo ci urżnę łeb. Drugi rewidował Zosię, a trzeci wyrzucał na ziemię i bagaże. Portfela i pieniędzy oczywiście nie znaleźli. Stary trząsł się i jęczał, mimo że nalegałem o ciszę. Wyjąłem portfel, żeby w razie czego wrzucić do dołu z fekaliami. Ale stało się inaczej. Zajechał wojskowy gazik i żołnierze wsadzili całą piątkę z bagażami i odjechali. Wróciliśmy na dworzec i czekaliśmy na nasz pociąg. Lokomotywa ciągnęła dwa wagony. Z napisem biskupiec przez Czerwonkę, czyli przez stację, gdzie ja mam wysiąść. I tu, o miejsca w środku nie było co marzyć. Wagony te miały na całej swej długości porządny stopień i rączki do trzymania. Stanęliśmy więc obaj na tym stopniu i pociąg ruszył. Byłem uprzedzony pięknem losu i gdzieniegdzie lustrem jeziora. Było lato, pachniały lasy, łąki. Minęliśmy kilka stacji i pociąg wjechał na dużą stację rozjazdową z napisem Czerwonka. Tu wysiadło dużo ludzi, więc stary mógł usiąść w wagonie. Wychylił się do mnie z okna i podał rękę na pożegnanie. W tę rękę włożyłem portfel blondyna, którym było dużo marek i dolarów. Tego nie mogłem zawieźć do ojca, a jemu się na pewno przyda. W duchu cieszyłem się, że los ukarał blondyna. Drodzy Państwa, no cóż, myślę, że ten odcinek
dla niektórych nie powinien być na noc. Troszeczkę trzeba zakończyć przyśpiewczo. Także od lat 18 i na drugi dzień. Z samego rana lepiej. Dla spokojności. Następnych oczywiście rozdziałach nie będzie już tego typu sukcesów. Akurat ta podróż była wyjątkowa. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. I do następnego razu.